tvpodkarpacie.pl. Blisko 500 ratowników medycznych wzięło udział w ogólnopolskim proteście, który odbył się wczoraj w Rzeszowie. Ratownicy oczekują zmian w systemie wynagrodzeń, żądając podwyżek o 800 zł od zaraz i dwukrotnie po 400 zł w przyszłości. Chcą ustabilizowania całego systemu ratownictwa, a przede wszystkim jego upaństwowienia. Jeżeli będzie to konieczne, podejmą głodówkę. Zapewniamy Państwa, że nikt z pacjentów w związku z tym naszym protestem nie ucierpi. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy sami głodować, poświęcimy własne zdrowie, bo na to mamy prawo. Nigdy nie poświęcimy zdrowia naszych pacjentów, bo oni tutaj nie są stroną w tym naszym konflikcie. Akcja protestacyjna będzie prowadzona w sposób eskalacyjny. Oflagowanie zakładów pracy, oznakowanie pojazdów logiem protestu, informacyjna akcja ulotkowa, używanie odzieży, koszulek z logo protestu. Pikiety, manifestacje, zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strajk głodowy. Akcja protestacyjna uzasadniona jest wieloletnią, rażącą dyskryminacją grupy zawodowej ratowników medycznych, będącej filarem systemu państwowego ratownictwa medycznego. Chcemy zrównania nas z grupą zawodową pielęgniarek, z którymi pracujemy na tych samych warunkach, wykonujemy identyczną pracę, mamy identyczne zakresy czynności, a niestety w tej chwili jesteśmy o 800 zł brutto oczywiście. No dyskryminowani od września to już będzie 1200, a za rok od września to już by było 1600. No rząd nam zaproponował niestety tylko połowę z tego i to zaczynając dopiero od przyszłości, także też od lipca. Także już i tak jesteśmy półtora roku stratni. Trzeba podkreślić, że ratownik medyczny w Polsce średnio zarabia około 2000 zł na rękę. Bardzo mało. Dla nas jest to pensja uwłaczająca za osoby, które na co dzień ratują ludzkie zdrowie i ludzkie życie. Od lat byliśmy dyskryminowani, czy płacowo, czy w innych formach. Czekaliśmy do tej pory cierpliwie. Myślę, że ten czas dobiegł końca. Środowisko naprawdę jest zdeterminowane. Tym bardziej, że ratownicy mają bardzo intratne oferty z zagranicy. Wręcz firmy z Wielkiej Brytanii, ale również z innych krajów, bardzo mocno szukają na rynku ratowników medycznych, proponując naprawdę bardzo rewelacyjne zarobki, rewelacyjne warunki. Mamy nadzieję, że to, co dzisiaj pokazaliśmy, jako prawdopodobnie jedyne województwo w tak licznej grupie, miejmy nadzieję, że to będzie ostrzeżenie dla rządzących, że jest z kim się liczyć, że jesteśmy na tyle grupą liczną i jak się okazuje na tyle grupą zwartą, która potrafi się w takiej sytuacji zjednoczyć, że miejmy nadzieję, że do dalszego etapu protestu nie dojdzie. tvpodkarpacie.pl